Hej. Dzisiaj jestem w okolicy Warki. Kierujemy się w stronę rzeki Pilica i chcę wam pokazać takie śliczne różowe kwiatuszki, przepiękne po prostu. Niesamowicie intensywny różowy kolor. Dobrze, to ja idę w poszukiwaniu rzeki. Uroki posiadania kaloszy. Można sobie wejść do rzeki. Przepraszam, ale dostałam jakieś chrypki. Właśnie stoję sobie w rzece Pilica. Będą dochodziły jakieś takie nieprzyjemne dźwięki z dali, bo to jest tutaj gdzieś w pobliżu jakiejś miejscowości i dochodzą jakieś dźwięki z jakiegoś zakładu. Zbliżają się do nas kajakarze. Także żegnam się na chwileczkę i niebawem wracam. Weszłam troszeczkę w łąkę, dlatego że kajakarze tak się drą, że naprawdę odbiera to przyjemność. Na łonie natury. Ja nigdy tego nie zrozumiem. Naprawdę nigdy tego nie zrozumiem, że ludzie z tego hałasu, wrzasku miejskiego idą na łono natury i trą się i po prostu przeszkadzają innym. Sorki, że tak przeżywam, ale zawsze mnie to irytowało. Ostatnio pomyślałam, że na takim jednym kawałeczku, na takim jednym skrawku ziemi jest tak dużo roślin i pewnie bardzo dużo owadów. I oczywiście znowu mój podziw dla ludzi, którzy znają te wszystkie nazwy. Thank you.
Jest pięknie, jest cudownie. Niczego mi w tym momencie do życia nie potrzeba. Niczego mi do życia nie potrzeba. Zawsze się wyciszam w takich miejscach. Nawet nie potrafię opisać stanu błogości, jaką czuję. Łono natury, przyroda, matka natura naprawdę potrafią zrobić z głową człowieka same dobre rzeczy, a już na pewno z moją. Cudowne.
Słuchajcie, ja będę mówiła, jak mi po prostu w danym momencie zaskoczy, bo mówię, że nie będę szeptała, a później szepczę. Także już nie będę się na tym skupiała. Jak będę mówiła, tak będę mówiła. Zaraz wam pokażę trawki, które po prostu uwielbiam. Są takie delikatne. Uwielbiam je. Idziemy teraz sprawdzić, co tam dalej znajdziemy. Przed nami las. Łąka się kończy. I zaraz zobaczymy, czy las jest równie ładny. Tą nieskończoną ilość przeróżniastych roślin. Tutaj takie fajne kuleczki. Tutaj śliczne, żółte i niebieskie. Tutaj nasze różowe gwiazdy. Rozpływam się nad tym miejscem. I cały czas coś dziwnego puka gdzieś w dali, tak jakby ktoś zrzucał deski. I motylek. Śliczne. Teraz spróbujemy zbliżyć się do rzeki, a później pójdziemy kawałek tą drogą. Zobaczyć, co tam jest i czy las jest ładny. Widać troszkę rzekę, już jesteśmy bardzo, 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 bardzo blisko. Mam nadzieję, że uda nam się do niej zejść i zdążyć przed kajakarzami, bo już słyszę ich głosy. Ale tutaj jest dość wysoko i chyba nie uda nam się do niej zejść. Tak, niestety nie zejdziemy do rzeki.
chwilą latała tutaj taka śliczna, błękitna ważka. O, teraz może ją zobaczycie. Za szybka jest. Śliczny kolor, taki bardziej granatowy. Wczoraj widziałam czerwoną. Śliczna, czerwona ważka. Po prostu człowiek nigdy w życiu nie wymyśli tak cudownych kolorów, jakie stworzyła natura. My możemy jedynie je powielać. Ale naprawdę niektóre owady są tak cudowne. Tutaj jest taka beżowa ważka. Może mi się uda ją zbliżyć. Takie delikatniutkie te stworzonka. Cudownie. Dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy do lasu. Idziemy do lasu. Narobić hałas. Żartuję. Oczywiście, że żartuję. Ostatni rzut na rzekę. Zobaczymy, jak tam jest. Choć myślę, że nie dorówna urodą łące, po której przed chwilą szliśmy i za moment będziemy znowu szli. Zaczął padać deszcz. Taki drobniutki, orzeźwiający. No i tak właśnie, jak myślałam, że lasek jest mniej urodziwy niż łąka, ale już widzę tutaj kolejny zakręt i być może za nim coś fajnego zobaczymy. Znowu te ładne niebieskie kwiatki. Chyba widzę kolejną łąkę. Tutaj dojdziemy do rzeki pewnie. Ale widzę, że jest troszkę zachaszczone, więc pewnie samej rzeki nie zobaczymy. Ale warto podejść i spróbować. Tutaj widzę błotko, ale kalusze są, więc przejdę przez nie. Że będzie głęboko. Nie jest głęboko. Zwykła kałuża. Dobrze. Tutaj już rzeka jest bardziej zahaszczona i nie da się do niej podejść. Więc wracamy na
łąka. Będę się z wami żegnała, bo jesteśmy już w takim miejscu, w którym słychać odgłosy z drogi i nie ma sensu już nagrywać. Nie wiem, czy nie widzę Dudka znowu. Może uda mi się podejść bliżej. Chociaż nie, to nie jest Dudek. Nie, to nie był Dudek. Jakiś inny ptaszek. Będę się z wami żegnała. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że troszkę się zrelaksowaliście. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. I tego, żebyście znajdowali jak najwięcej czasu na spacery i takie podróże malutkie, nieduże. Trzymajcie się. Pa, pa.